Panie, dziękujemy Ci, że do tej pory mogliśmy słuchać o Twojej sprawiedliwości, też mogliśmy rozważać to, kim naprawdę jesteśmy. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś nam to zgłębić w jasny i czytelny sposób. Wierzę, że tak było i w sercach tych, którzy słuchali. Modlę się teraz, kiedy będziemy mówić o tym, jak to ma się stać w naszym życiu. Ja modlę się, aby Duch Twój Święty potwierdzał to w sercach tych, którzy będą słuchali. Imieniowi Twemu niech będzie chwała, Panie Jezu. Amen. Amen. Kochani, jestem Bogu wdzięczny, że już zabrnęliśmy do tego momentu. Cieszę się i dziękuję Bogu za to, że na tyle też dzielicie się swoimi przemyśleniami i Bogu jestem wdzięczny za ten pozytywny odbiór. Wierzę, że to poselstwo rozjaśnia to przekonanie, rozjaśnia wam to spojrzenie na to, co stało się naprawdę w historii ludzkości. Mam nadzieję, że te dwa wykłady, które już za nami są, rozjaśniły wam tą niesamowitą tajemnicę i zagadkę tego, co stało się na krzyżu i po co, dlaczego, czemu to było potrzebne. To jest niezwykle ważne. Wiecie, Biblia powiada, że nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w imieniu Jezus. I Bóg mocno tego poselstwa broni. Apostoł Paweł mówi, gdyby ktoś stanął na tym miejscu, nawet jeśli by był to anioł i zwiastował coś innego, niech będzie przeklęty. Dlaczego? Bo tylko w tym poselstwie, tylko w tej prawdzie jest nadzieja dla nas. Jest życie. Pan Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc doskonale Pan Bóg wie, doskonale Pan Jezus wie, że nie ma ratunku dla ludzkości, jak tylko w dziele krzyża, jak tylko tam, gdzie przybity do drzewa został Boży Syn, który wziął, tak jak już powiedziałem, jak płaszcz nałożył na siebie całą naszą winę i ten brud zaniósł tam. Kochani, ale chcemy mówić, iść dalej. To jest pewna treść, to jest Ewangelia, ale jak wiecie, stało się to. Ale czy dzieje się to w automacie dla wszystkich? Czy teraz cała ludzkość jest zbawiona i wszyscy będą w niebie? Nie. Nie, ponieważ jak wiecie, są ludzie, którzy się tym w ogóle nie przejmują. Mówią, no dobrze, stało się to tam gdzieś kiedyś, oczywiście, zgodzę się, faktycznie było, ale ja chcę prowadzić życie po swojemu. I tak w ten sposób żyją dalej, jak żyli. I być może dzisiaj jesteś na tym miejscu, siedzisz na tym miejscu i słyszałeś Ewangelię w prosty sposób. Nie ubarwiałem tego w żaden sposób, chciałem Ci to przekazać tak, jak to jest napisane. I być może pojedziesz w poniedziałek, w niedzielę do domu. I dalej będziesz prowadził życie takie, jakie prowadziłeś do tej pory, tylko z tym jednym dodatkiem, że teraz wiesz, co tam się stało na krzyżu Golgoty. Uwierz mi, nic Ci to nie pomoże. Jeśli coś się nie wydarzy, jeśli coś w Twoim życiu się nie wydarzy. Biblia obiecuje coś bardzo wyjątkowego. Choćby Twoje grzechy jak szkarłat były czerwone, jak śnieg zbieleją. I tak jak jest wschód od zachodu, oddalony od siebie, tak Bóg chce oddalić nasze występki od nas. To jest niezwykła obietnica, bo to stawia człowieka w takim miejscu, w którym może powiedzieć, jest dla mnie nadzieja, jest dla mnie ratunek, jest dla mnie szansa. I teraz cały sęk w tym, aby z tego skorzystać, aby za tym pójść, aby dać się ponieść Duchowi, który mówi. Dziś, powiada Biblia, jeśli głos Boży słyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich. Być może siedzisz na tym miejscu i mówisz sobie, dobrze, młody człowieku, nie znasz życia, być może nawet nie wiesz, o czym mówisz. Ja ci chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie ja. Ja tylko jestem narzędziem. Ja cytuję Boże Słowo. Chcę przekazać ci to, co Bóg mówi do ciebie dziś. A Biblia mówi, że Duch Święty przemawia. Że to Duch mówi do twojego serca. I jestem przekonany, że siedzisz dzisiaj na tym miejscu i staje przed twoimi oczami całe twoje życie.
i staje przed oczami Ewangelia, i staje przed Twoimi oczami Boży Syn, i musisz się z tym zmierzyć. I wiem, że siedzisz na tym miejscu i to czujesz. Wiem to na pewno, ponieważ jestem pewien, że Bóg też tu działa. Kochani, z Kościołem i z takimi dniami jak dzisiaj jest coś niezwykłego, ponieważ wielu ludzi, słyszałem to wielokrotnie, kieruje się taką oto zasadą. Kiedy przychodzisz do kościoła, do zboru czy w miejsce, gdzie jest Pan Bóg, a więc załóżmy także i dzisiaj, zostaw wszystkie swoje problemy za drzwiami, aby móc swobodnie przed Bogiem stanąć. Wiele razy coś takiego słyszałem, ale chcę dzisiaj coś innego wam zwiastować. Chcę jakby na przekór temu stanąć. Ponieważ wydaje mi się, że ludzie do kościoła chcą przychodzić po prostu już jakby ulepszeni przez swój sposób. Ładnie się ubrać, ładnie pomalować, zakryć wszystko. Gdzieś tam może splamioną koszulę zakryć marynarką. Tak, żeby tylko wyglądać. Żeby nikt się nie domyślił. Uśmiech numer 3, zapiąć jeszcze w szatni i tak spędzić czas na nabożeństwie. Ale powiem wam coś szczególnego. Bóg wszystko widzi. I twoje życie jest jak otwarta księga przed Panem. Gdybym wziął teraz tą księgę, mogę przejrzeć wszystkie strony. Nie ma pozaklejanych, nie ma dziur, nie ma jakichś miejsc, w które bym mógł nie zajrzeć. I tak jest też z Panem. On cię przegląda. On cię widzi. I choćbym nie poprasował koszuli, albo gdzieś miał poplamioną koszulę z tyłu na plecach, zakrył to marynarką, to wiecie co? Wy tego nie widzicie. Ale Pan Bóg wszystko widzi. Ale Pan Bóg wszystko widzi. Dlatego czasem się dziwię, ponieważ najlepiej ludzie wyglądają w kościele. Najlepiej ludzie wyglądają w kościele. Najbardziej przyjaźni, najbardziej mili, tak jakby nikt nikomu nic nie dolegało. Ale powiem wam coś, Pan Jezus zajmował się zupełnie czymś innym. Kiedy śledzisz historię, kiedy widzisz Jego działalność, to do jakich ludzi On chodził, do kogo się zwracał, kogo wzywał do siebie, to znajdziesz tam prostytutki, znajdziesz tam celników, znajdziesz tam grzeszników, znajdziesz tam największych łajdaków. Tych, którzy byli ładnie ubrani, cudownie przyozdobieni. Ci, którzy swoją twarz pokazywali, On ich jakby ignorował. Twierdził, oni mają swoją już zapłatę za to, co robią. Zbierają sobie chwałę ludzi. Ale przychodził do tych biednych, do tych opuszczonych, do tych, których życie wykolegowało. Przychodził i podawał rękę. Przychodził do człowieka, który wstać nie mógł. Podał rękę i mówi, wstań, weź swoje łoże. Szedł w miejsce, gdzieś tam do sadzawki, gdzie niewiele osób przychodziło. I przyszedł tam do osób, które były zapomniane. Mówił, wstań, weź swoje łoże. Szedł do miejsc, do których dzisiaj mało kto by poszedł. Pomyśl, co by było, gdyby dzisiaj Pan Jezus chodził po ulicach. Czy zawitałby w tym miejscu? Czy raczej pochłonięty by był gdzieś narożnikami, gdzieś tam w zaułkach, gdzieś tam na peryferiach, w miejscach zapomnianych? Wydaje mi się, że bardziej tam bym go i częściej spotkał. Kochani, a więc kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, On woła, przyjdźcie do mnie wszyscy pięknie wyglądający, obciążeni, strudzeni, zbrudzeni, przyjdźcie do mnie wszyscy. Powiada, mówiąc obciążeni, jak taki człowiek mógł wyglądać? Pewnie zgięty w pół z powodu ciężaru, który nosił do tej pory? Przybity może tym, co go spotkało? Zdołowany tym, jak życie wyprostowało jego myślenie? Taki być może był ten człowiek, którego Pan Jezus zapraszał. Spracowani. Jak taki człowiek mógł wyglądać? Pewnie jeszcze nosił na rękach brud dnia codziennego? Spocony, być może o nieprzyjemnym zapachu? Zmęczony? Człowiek, który być może nie pokazałby się wśród ludzi. Ale Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie.
Przyjdź do mnie, utrapiony człowieku, przyjdź do mnie, a ja dam ci ukojenie. To jest zastanawiające, że Pan nie chciał mieć za bardzo nic wspólnego, tak jak już powiedziałem, z tymi pięknymi. Z tymi, którzy otaczali się dostatkami. Ja widzę coś bardzo wyjątkowego. On ich strofował. I to bardzo. Ponieważ oni go przyjąć nie potrafili. Na zewnątrz, jak powiada Pan Jezus, wyglądali pięknie. Jak groby pobielane. Pięknie otynkowane z zewnątrz. To tak jak na cmentarzu. Idziesz na cmentarz i wszystko pięknie wygląda. Budzi to jakiś podziw, że tak wygląda ten nagrobek z takiego kamienia, tak pięknie się prezentuje, ale otwórz ten grób i zobacz, co tam jest. Nic tylko, i wybaczcie, że tak powiem, ale nic tylko smród, zgnilizna, martwota, śmierć. I to miał na myśli, mówiąc Pan Jezus o tych, którzy pięknie wyglądali. Na zewnątrz strojne szaty, na zewnątrz piękny wygląd, ale w środku nic tylko zgnilizna, smród, grzech. Dla Pana nie jest ważne, jak wyglądasz na zewnątrz. Powiada Boże Słowo, On patrzy na serce. On potrafi zobaczyć coś, czego ja dzisiaj, patrząc na was, nie widzę. Moje oczy czegoś nie dostrzegą. Być może wyczytam coś z waszych twarz, być może będę mógł coś zrozumieć z waszej mimiki, ale z pewnością nie zobaczę tego, co on widzi. Z pewnością nie. Z pewnością być może nie zobaczę tych spracowanych rąk, tych utrudzonych, zmęczonych rąk, tego utrapionego, zmęczonego już brudem swojego życia serca. Być może tego nie widzę. I z pewnością tego nie widzę. Ale wiem jedno, On to widzi. On na to patrzy. Być może dzisiaj nie powiedziałbym twojego życiorysu i nie opisałbym, co robiłeś przez ten tydzień. Jak wyglądało twoje życie do tej pory, aż do momentu, kiedy trafiłeś na to spotkanie. Nie wiem, co robiłeś, jak wyglądało twoje życie. Wiem jedno, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Go. Tak jak ja Go potrzebuję. Potrzebujesz, aby On cię dotknął i aby On cię uratował z tego miejsca, w którym jesteś. Tak samo jak ja tego potrzebowałem, jak potrzebował tego pastor, jak potrzebował tego brat, który prowadzi te dni skupienia. Brat Jan. A więc potrzebujesz tego tak jak wszyscy. To wiem. Mówiliśmy o tym podczas pierwszego wykładu, że człowiek jest zły. I wszyscy, jak tu jesteśmy, zbłądziliśmy. Mówiliśmy na drugim wykładzie, że pojawił się pewien problem, bo Bóg jest dobry. Więc co ma człowiek zły do Boga dobrego? Ale też mówiliśmy o tym, że Pan Jezus zapłacił. Pan Jezus odkupił. I kiedy dzisiaj śpiewaliśmy przed chwilą, jest moc w świętej krwi, zastanów się, jak potężna to jest moc, która była w stanie zebrać grzechy wszystkich ludzi na całej ziemi. I usatysfakcjonować sprawiedliwość Boga Ojca. Usatysfakcjonować tą sprawiedliwość. Że już nigdy więcej Pan Bóg, Ojciec, nie ma w sercu i nie chce ukarać tych, którzy z tego ratunku skorzystali. To jest to, co usatysfakcjonowało Jego sprawiedliwość. Dlatego, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, nie ratował nas przed szatanem, nie ratował nas przed jeszcze czymś innym, ratował nas przed sprawiedliwością Boga. Przed tym nas ratował. I dlatego powiada Biblia, dlatego przez to dzieło jesteście pojednani z Bogiem. Pokój macie z Bogiem. Kiedyś o tym mówiłem. Wiecie, wybuchła pewnego razu wojna, która swoim obszarem przekroczyła daleko, daleko większe, można powiedzieć, obszary niż choćby II wojna światowa i inne wojny. Wojna, która była największą wojną i która do dzisiaj trwa. Wojna człowieka z Bogiem. Kiedy człowiek wypowiedział Bogu wojnę.
Jak to zrobił? Po prostu zgrzeszył, zbuntował się już w ogrodzie Eden. Postanowił, że będzie tak jak Bóg, że zje z tego owocu, że chce być taki jak Bóg. To go pokusiło. I w tym momencie nastąpił pewien rozłam. Oto człowiek stał się zły, Bóg był dalej dobry. I nastąpiła pewna wojna, chociaż Bóg jej nigdy nie chciał. Człowiek w swoim buncie wypowiedział Bogu wojnę. I ta wojna swoje skutki zbiera do dzisiaj. Jednak przyszedł na ziemię któregoś razu ten, który tą wojnę postanowił zażegnać. Wziął karę za tą wojnę, za wypowiedzenie tej wojny na siebie, tak jak już mówiłem. I dlatego czytamy, odtąd pojednani jesteśmy z Bogiem. Pokój mamy z Bogiem, już nie wojnę, pokój. Ale jak to ma zadziałać w naszym życiu? Kochani, już o tym mówiłem, że do Boga przychodzi się takim, jakim jest. Nic nie ubarwimy przed Nim. Ja żadnymi moimi szatami nie zakryję to, co Bóg widzi. Nic nie jest przed Bogiem tajemnicą i nic nie jest zakryte. Cały jestem odkryty. I oto takim powinienem przyjść do Niego. Takim powinienem po prostu przyjść. Nie potrzebują zdrowi lekarza, powiedział Pan Jezus wówczas do tych, którzy z Nim rozmawiali i oskarżali Go o to, że z celnikami i prostytutkami przesiaduje, ale chorzy potrzebują lekarza. I kiedy idziesz do lekarza, nie idziesz do niego i mówisz mu, wiesz co, panie doktorze, ja się dobrze czuję, jestem zdrowy. Przychodzisz do niego, ponieważ wiesz, że jesteś chory i chcesz mu o tym powiedzieć, bo oczekujesz pomocy. I tak do tego naszego niebiańskiego lekarza, którym jest Pan Jezus, też się przychodzi. Panie, oto jestem cały chory. Ulecz mnie, uratuj. Ponieważ świadomość swojego miejsca, świadomość tego, co mi dolega, jest niezwykle ważna. Kiedy Piotr dostał polecenie, wyjdź z łodzi. Pamiętacie tą historię? Jeśli nie pamiętacie, to wam przybliżę. Oto uczniowie płynęli sobie łodzią i pewnego razu zobaczyli, że Pan Jezus idzie po wodzie do nich. Coś niezwykłego. I wtedy przestraszyli się. Myśleli, że jakiś duch. On powiedział, jam jest. Ja jestem. Nie bójcie się. I Piotr wtedy zapytał, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. I wtedy Pan Jezus powiedział, chodź Piotrze. I Piotr postawił krok i zrobił kilka kroków i zaczął iść po wodzie. Pewnie przeżył niesamowitą chwilę. W pewnym momencie, kiedy zobaczył te fale, te bałwany, które się kotłowały na wodzie, przestraszył się i nagle ten grunt pod nogami mu się zachwiał. Gdzieś tam zwątpił i wpadł do wody. I wiecie, co on, jak się zaczął modlić? Wiecie, co on wtedy mówił? Panie, tyle czasu już z Tobą chodziłem, tyle już się modliłem, tyle rozmawialiśmy. Nie. On wypowiedział jedno zdanie, które uratowało mu wtedy życie. Panie, ratuj. W dwóch słowach jego modlitwa brzmiała. Określił swój stan, że potrzebuje ratunku i zawołał do najlepszego źródła, do którego mógł zawołać. Panie, ratuj, bo ginę. Panie, ratuj, bo jeśli mnie nie uratujesz, to zginę. Taka jest zasada tych, którzy chcą zdobyć, chcą przyjąć zbawienie. Panie, ratuj. Panie, dotknij. Panie, uratuj. Nigdy nie będzie wołał ten, który... Ratunku nigdy nie zawoła ten, który nie będzie świadomy, że potrzeba ratunku. Wiecie, nieraz sobie tak wyobrażałem, że świat troszkę przypomina pewien statek. Mógłbym tutaj powiedzieć, że troszkę jakby Titanic. Że oto ten statek, który miał być niezniszczalny, doznał jakiegoś uszczerbku i szedł na dno.
Wiecie, tam było mnóstwo ludzi, którzy wiedzieli, jak to jest z tymi statkami. Kiedy mogą zatonąć, jak to się dzieje, że one toną, jak, co musi się stać, że one zatoną i tak dalej. I być może wielu jest ludzi dzisiaj na świecie, którzy wiedzą, jak to jest, że człowiek ma być zbawiony, że był Jezus, że umarł, że zbawił i wierzą, tak jak demony wierzą. Ale wydaje mi się, że czasem nie widzą, że ten statek po prostu już idzie na dno. Że już idzie na to swoje miejsce przeznaczenia, na dno. I zamiast łapać za koło ratunkowe, gdzieś tam ktoś krzyczy, skacz, przecież ten statek tonie. To zamiast łapać się ratunku, to dalej się bawią. To dalej tam gra muzyka. To dalej jest zabawa. Tak mam wrażenie. Ten świat idzie na dno. Czyż tego nie widzimy? Że jest coraz gorzej. To wszystko jest zapowiedziane przez Boże Słowo. Ale jest ratunek. Jest nadzieja. I to dzisiaj chcemy wam też zwiastować. Pomagał brudnym. Pomagał chorym. Pomagał wykluczonym. Pomagał zapomnianym. Pomagał odrzuconym. Gdzieś tam na marginesie. Taki był Pan Jezus. I taki jest i dzisiaj. Biblia mówi, że ten sam wczoraj i dziś i na wieki jest Jezus. Jego serce się ani odrobinę nie zmieniło. Dla tych, którzy świadomi są swojej nędzy, świadomi są swojego miejsca, świadomi tego, że giną, dla tych On wyciąga rękę swoją. A ta ręka nigdy nie zawiedzie. Ta ręka jest mocna. Jest moc w świętej krwi. Moc w świętej krwi. Tam, skąd polała się krew. Z krzyża Golgoty. Jest tam moc, aby cię zbawić. Klasycznym przykładem, i pozwólcie, że na bazie tego przykładu będę chciał opisać i zachęcić was do tego, abyście zrozumieli i przyjęli, jak ma się stać zbawienie w naszym życiu. Kochani, z Księgi Ezechiela będziemy czytać takiego nietypowego miejsca z 16 rozdziału od 5 wiersza. Księga Ezechiela to jest Stary Testament. Stary Testament, a więc czasy proroków, czasy starożytne, ale już ten prorok coś opisywał, coś bardzo wyjątkowego. Będę chciał to przeczytać. Żadne oko nie spojrzało na ciebie. Mówi ten prorok, cytuję Boże Słowo, które jest wypowiedziane nad Izraelem. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy. O jakich rzeczach mówi Bóg? Werset wcześniej czytamy, że z twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić. Nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. A więc mówi do Izraela wówczas, że takie było twoje narodzenie. Nikt się tobą nie troszczył. Nikt o ciebie nie zadbał. Nikt o tobie nie pomyślał. I mówi, więc żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby obdarzyć cię litością i aby uczynić dla ciebie choćby jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. I to jest pewien opis. Jeśli mógłbym coś tutaj przyrównać, to bym przyrównał to, do czegoś to przyrównać, przyrównałbym to do po prostu życia. Życie tak po prostu działa. Życie nie liczy się z człowiekiem. Świat nie liczy się z człowiekiem. To, co widzisz na świecie, wcale nie liczy się z tobą i ze mną. Jest pewna ideologia, są pewne zamysły. Więcej tu chodzi w tym świecie o pieniądze i biznes niż o dobro człowieka. Jeśli masz wokół siebie kumpli, z którymi pijesz, iluż z was może to potwierdzić, że gdy się skończyły pieniądze, gdy coś się stało, nagle kumple zniknęli. Nagle nikt się nie troszczył. Gdy po prostu jest dobrze, to jest dobrze. Ale jeśli coś jest nie tak, wszyscy cię opuszczają. Wszyscy zapominają. Takie jest życie. I to nie tylko
To nie tylko ten przykład. Życie po prostu takie jest. Życie po prostu takie jest. Ponieważ ludzie są źli, egoistyczni, samolubni, myślący tylko o sobie. Tacy jesteśmy. I dlatego nie liczymy się jedni z drugimi. I dlatego żadne oko nie spojrzy na nas z litości. No może czasami w jakimś przypływie dobroci, ale ogólnie tak jest. Nikt nie jest w stanie nam dopomóc z powodu naszych win i grzechów. Dlaczego? Bo wszyscy tacy są. Nikt nie jest w stanie ci pomóc w stanie, w którym jesteś, aby zyskać jakąś szczególną łaskę u Boga. Dlaczego? Bo wszyscy są grzesznikami. Ale mówi Bóg dalej. Ale gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, więc w swoich brudach, w swoim życiu, w swoich postępkach, w swojej nędzy, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej w krwi i co powiedział Bóg? Żyj, żyj. I to jest poselstwo Boże dla ciebie. Ponieważ Biblia mówi, że jeśli człowiek chodzi w ciele, to jest martwy. Jest martwy duchowo. Jeśli żyje z dnia na dzień, nie chce myśleć o Bogu, w ogóle Go nie zna. Jest martwy duchowo. Jest jakby w śmierci duchowej. Tak Biblia określa stan ludzi, którzy Bogiem się w ogóle nie interesują. Są martwi. Ale Bóg pewnego dnia, takiego jak dzisiaj, staje nad wami, nad nami i wyciąga dzisiaj rękę i chce wypowiedzieć to wspaniałe słowo, które jedynie ma moc. Żyj! Żyj! A więc ożyj z tego miejsca, w którym jesteś. Chcę wzbudzić w tobie życie, które zaowocuje. I czym to życie się objawia? Mówi dalej, i rośnij. Życie to zawsze wzrost. To zawsze pewien postęp. Jak roślinę polną uczyniłem cię, rosłaś więc i wydoroślałaś. Tu jest taki opis. Myślę, że jesteśmy na tyle dojrzali wszyscy. I doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I to jest ożywienie przez Boga, kiedy On poprzez dzieło krzyża Golgoty dotyka twojego życia, ty to akceptujesz, przyjmujesz, stajesz się Jego na zawsze. Żyjesz. Zastanawiające jest to, i kiedyś mówiłem o tym, mówiłem taki przykład, kiedy zwiastowałem w podobny sposób, że ogólnie mamy problem. Ponieważ ludzkość jest martwa. Dopóki Bóg czegoś nie ożywi, to jest martwe. I ludzie są martwi. I fascynujące to jest i godne spojrzenia na to w taki sposób bardzo wnikliwy, że Bóg mówi, że martwy człowiek cielesny nie przyjmuje tego, co duchowe. Więc jeśli dzisiaj jesteś martwy na tym miejscu, martwy, duchowo martwy, to nie przyjmiesz tego, co teraz mówię. Po prostu tego nie możesz zrobić. Nie przyjmiesz. Gdzieś to się odbije. Gdzieś to poleci w bok. Pojedziesz do domu taki sam. Ale ja chcę się modlić nad twoim życiem i będziemy się o to modlić, aby Bóg cię ożywił. Aby Bóg cię podniósł do życia. I abyś na zawsze już był Jego. I to jest niesamowite. I obmyłem cię wodą i spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i naszyjnik na twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nozdrzy i nausznicę do uszu i ozdobny diadem na twoją głowę.
I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą były kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadałaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stawałaś się coraz piękniejsza i dostąpiłaś królewskiej godności. Kochani, to jest opis jakby kobiety. Ale Bóg wcale o kobiecie nie mówił. Mówił wtedy o Izraelu, o całym narodzie. Ale warto to jeszcze przenieść na nasze poletko, na to miejsce, że tak Bóg ożywia też poszczególne osoby. To jest niezwykłe, że gdzieś z peryferiów, gdzieś z marginesu Bóg mówi, że ożywia takich ludzi jakby do królewskiej godności. Czyż nie jest to cudowne być dzieckiem Boga, dzieckiem, być Jego własnością? To jest niezwykłe. Kochani, jeszcze raz przemyślmy sobie, jeszcze raz zagłębimy się w to, jak wielkie dzieło Bóg uczynił, chociaż tego wcale nie musiał zrobić. Jak wielkie dzieło uczynił dla ciebie i dla mnie. Sam poświęcił swojego Syna, aby dać nam tą możliwość i szansę. Powiadają pewni ludzie, pytając się apostoła Piotra i innych uczniów, apostołów, w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 38 wierszu. Co mamy więc czynić? Bo tak jak ja dzisiaj stoję przed wami, tak i wówczas, w czasach Pana Jezusa, uczniowie głosili ludziom na ulicach Jerozolimy, na ulicach tamtych miast. Głosili dosłownie to samo poselstwo, że Jezus jest życiem, że On ma moc przebaczenia grzechów i On to uczynił. Głosili dokładnie to samo. I wtedy, i być może tak samo i dzisiaj, zadali pytanie, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Nie wiem, jak jest teraz w twoim sercu. Nie wiem, co po tych dwóch wykładach i teraz w trakcie trzeciego dzieje się w twoim sercu. Być może też jesteś poruszony do głębi. Być może coś się dzieje, Bóg mówi, Duch Święty cię porusza. Być może tak jest. Jeśli tak jest, to dzisiaj, teraz ci tłumaczę. Bóg w tobie zaczyna działać. Bóg coś mówi, coś chce ci przekazać i chce cię doprowadzić do pewnego miejsca. Więc poruszeni byli do głębi i rzekli do Piotra, uchwycili się go i powiedzieli tak. Co mamy czynić, mężowie, bracia? Co mamy więc czynić? Słyszymy to kazanie, to już jest drugi wykład. To już jest trzeci wykład. Słyszymy te słowa. Co mamy czynić? I oto apostoł Piotr mówi tak. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się. I jest tam pewne dalsze polecenie, aby każdy dał się ochrzcić. Jednak na tym pierwszym się skupię. Upamiętajcie się. To znaczy zawróćcie. Idziesz w tą stronę, idziesz drogą w kierunku, powiedzmy, Warszawy. Musisz zawrócić. Idziesz w kierunku, załóżmy, Ustronia. Musisz zawrócić. Kierunek twojego życia, który do tej pory obrałeś, musi się zmienić. Musi się zmienić. Na tej drodze musisz popatrzeć w górę. Na Jezusa, który został ukrzyżowany. I On wytyczy ci nowy kierunek. Inny kierunek. Ożywiony kierunek. Już nie będziesz szedł w stronę śmierci, ale będziesz szedł w stronę żywota. Dlatego Pan Jezus powiedział, że oddzielił ze śmierci do żywota. Ta droga jest inna. Ta droga jest zupełnie inna. Pan Jezus kiedyś powiedział tak. Są dwie drogi, nie ma trzech. Być może wychowałeś się, uczony byłeś w pewnej tradycji, która mówi, że są trzy drogi. Ja wierzę Panu Jezusowi. Ja wierzę Bogu, co powiedział, że są dwie drogi. Jest droga wąska, jest droga szeroka. Nie ma pośrodku żadnej drogi, która pomoże ci z tej niewłaściwej drogi wejść na właściwą drogę. Nie ma. Są tylko dwie drogi. I powiada, wielu idzie tą szeroką drogą na zatracenie, na śmierć, ponieważ są martwi. Ale tak niewielu idzie tą wąską drogą,
I w pewnym momencie powiedział: ja jestem drogą. Ja jestem drogą. Dlatego kiedy mówimy o drodze do Boga, będziemy zawsze mówili o Panu Jezusie. On dla nas tą drogę wywalczył. Kochani, więc co mamy czynić? Co mamy czynić? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pan Jezus w Ewangelii Marka w 1 rozdziale, w 14 wierszu, mówi tak. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc, co głosząc? Ewangelię Bożą. Więc nie głosił plany Boże, nie głosił błogosławieństwo nad tym ludem, nie głosił nowe, jakieś niesamowicie popularne życie nad tymi ludźmi, nie głosił brak problemów, nie głosił powodzenie finansowe. Nie. Głosił Ewangelię Bożą. Czym to się objawiało? Mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Więc to, co człowiek jedynie musi zrobić, albo aż, opamiętać się z tego stanu, zrozumieć swoją winę, to, że faktycznie tak jest, jak było dzisiaj mówione, jestem zły, jestem przepełniony złem, moje życie jest takie, a nie inne. Ale chcę przyjść przed Boga, zgiąć swoje kolana. Być może nawet nie będę miał odwagi popatrzeć w górę, ale opamiętać się. Powiedzieć: Panie, żałuję. Panie, dzisiaj pokutuję. Wszystko, co za mną jest, to jest nic innego jak zło. Wszystko, absolutnie wszystko było złe. Nie mam nic, czym mógłbym Cię zachwycić. Nie ma nic. I to głosił Pan Jezus. I to głosił Pan Jezus. Dzisiaj może usłyszycie wiele różnych rzeczy. Wielu ludzi dzisiaj nawraca się nie do Pana Jezusa, ale do kościoła. Bo podoba się muzyka, bo podoba się sala, bo piękne są światła, bo ktoś dobrze mówi. Upamiętajcie się, mówi Pan Jezus. I upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Nieważny jest człowiek, nieważne kto mówi, nieważne jak wygląda sala, nieważne jaka jest muzyka. Ważne, że jest Pan Jezus, który to uczynił. To jest niezwykle istotne. Dlaczego? Ponieważ jedynie to jest otwarciem drzwi na to ożywienie. Jedynie to. Nic innego nie pozwoli nam przyjąć tego zbawiennego daru. Nic innego. Więc jeśli człowiek się opamięta, jeśli uwierzy Ewangelii, wtedy dzieje się coś, czego świat, o czym świat zawsze marzył, o czym cały duchowy świat zawsze marzył. Największy cud, jaki kiedykolwiek mógł być widoczny, to kiedy stare serce, martwe serce staje się żywym sercem. Kiedy martwa dusza, która nie znała Boga, która chodziła po swojemu, która krokami swoimi witała w piekle, nagle przeniesiona jest do życia z Bogiem. I na to dzieło dech zaparł całemu niebu. I dlatego Biblia mówi, że całe niebo w podziwie patrzy, gdy jeden człowiek się nawraca. Ponieważ nigdy w historii całego wszechświata nie było większego cudu, jak to, kiedy martwy, zbuntowany, pełny zła człowiek, istota, która jako jedyna w całym wszechświecie, poza samym diabłem, powiedziała Bogu nie, wraca do Niego. Wraca do Niego. I to jest niezwykłe. Kochani, tak jak syn marnotrawny, kiedy zrozumiał to, że między świniami wylądował, tak Bóg oczekuje, abyśmy do Niego wrócili, jak syn marnotrawny wrócił do Ojca. A On tych, którzy do Niego przychodzą, nie odrzuca precz. Nie odrzuca. On się Tobą zajmie. On Cię ożywi. Jeśli tylko skłonisz swoją duszę, jeśli tylko się ukorzysz przed Nim, to On Cię przyjmie. Jest to już koniec tego trzeciego wykładu. Tym sposobem chciałbym już zamknąć ten cykl na temat zbawienia. Mam nadzieję, ufam Bogu, o to się modliłem, aby nie było pośród nas ani jednej osoby, która mogłaby powiedzieć: nie wiem, o co chodzi z tym zbawieniem. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu są, doskonale zrozumieli, co tam się stało, dlaczego tak się stało. Ale podam wam jeszcze jeden przykład i proszę, wsłuchajcie się w ten przykład.
już przed samą modlitwą, kiedy będziemy się modlić. Posłuchajcie tego przykładu. Gdybym tak postawił między nami świnię, normalnie świnię, i gdybym przed nią z kolei postawił wiadro jakiejś zgnilizny, pomyję, obierki, coś, co już jest spleśniałe, to, co już bym chciał wyrzucić, ja bym na to nigdy nie popatrzył i prędzej by mnie naciągało, gdybym to widział, ale postawiłbym przed tą świnią. Ale z drugiej strony postawiłbym tak pięknie zastawiony stół potrawami, piękne ozdoby, sztućce, wiecie, najpiękniejsza zastawa stołowa i te kosztowne, cudowne potrawy, nad którymi ludzie zachwycaliby się godzinami. To by było coś pięknego. Nawet pani Magda Gessler by pozazdrościła. Kochani, ale gdybym tą świnię otworzył te dwa miejsca, jak myślicie, które miejsce wybrałaby świnia? Którą opcję? Wiadro z pomyjami. Te zlewki, prawda? A więc pobiegłaby tam bez namysłu. Nie interesowałby ją ten stół. Nic to dla niej, że jest tam piękna zastawa. Nic to dla niej, że są tam tak piękne potrawy. Ważne jest to, że są tam te pomyje. Ale gdybym tak, w momencie, gdy ona wcina, je te wszystkie obrzydliwości, gdybym tak miał moc w tym momencie sprawić, że stanie się człowiekiem. Z całym ludzkim rozumem i świadomością. Ten człowiek, który jeszcze w tej chwili przełykał te pomyje, nagle poczułby obrzydliwy wstręt. Popatrzyłby na ten stół, popatrzył na te pomyje i zrozumiał, co wybrał. Zrozumiałby, czym wzgardził, a do czego poprowadziły go jego nogi. Popatrzyłby wówczas na mnie i poczuł ogromny wstyd. Ogromny wstyd tego, co do tej pory robił. I kochani, przedstawiłem wam nic innego, jak prawdziwe nawrócenie. Kiedy Bóg ożywia martwego człowieka, kiedy Bóg ożywia martwą istotę, ten musi się obrzydzić tym, co do tej pory robił. Przed obliczem Boga, w Jego obecności, musi zrozumieć, że to, co do tej pory robił, to jest obrzydliwość. I zrozumieć, co odrzucił, że do tej pory odrzucał świadomie Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który umarł na krzyżu, który został zabity na krzyżu za nas.